Więc czekają nas pewnie okres dużego zamętu politycznego, bardzo dużego. I teraz, jakie są warunki tego, żeby uprawdopodobnić przejęcie władzy przez obóz patriotyczny, tak to nazywam. Pierwszy podstawowy warunek jest jedność. Nie można doprowadzić pod żadnym pozorem do rozbicia tego obozu. Jak się napuszcza na nas i próbuje sprowokować, tak, to jakieś większe awantury. I myślę, że to niezłe sztaby nad tym pracują. Jedni to robią z głupoty, drudzy to robią dla własnego interesu, trzeci to robią, bo takim polecono. Ale generalnie rzecz biorąc, próbuje się nas skłócić. Niestety widzę też w tym wielu moich kolegów dziennikarzy z innych pism, którzy w tym uczestniczą. Sądząc, że zarobią na tym jakieś pieniądze, jakąś przewagę zyskają. Bardzo złą robotę dla Polski robią. To po pierwsze, jedność. Po drugie, budowa niezależnych mediów. Ja mogłem iść o zakład z każdym, że przełom nastąpi dokładnie wtedy, kiedy uda nam się stworzyć medium, które dotrzemy choćby do kilkudziesięciu tysięcy ludzi z tamtej strony. A dlaczego tak to działa? Ano dlatego, że każdy procent wyciągnięty z tamtej strony na naszą powoduje dwuprocentowe nadgonienie tej przewagi. Proszę zwrócić uwagę na sondaże przed startem Telewizji Republika i po starcie Telewizji Republika. Może przypadek, ale daty się bardzo zgadzają. Chodziło o 1%, ale 2% straciła w sumie wtedy Platforma, 1% zyskał PiS, bo rzeczywiście nie zawsze uda się przejąć to wszystko. I to nie tylko chodzi o to, że paręset tysięcy ludzi zaczęło tą telewizję oglądać, bo mniej więcej jest w tej chwili taki zasięg codziennego oglądania. No tyle szacujemy, nie mamy dokładnych badań, ale kilkaset tysięcy ludzi w tej chwili tą telewizję ogląda. Chodzi też o to, że inne telewizje musiały uwzględnić fakt istnienia konkurencji. I ten efekt jest najsilniejszy. Widzieli Państwo Stefana Niesiełowskiego biegającego z płaczem, że go TVN atakuje. Znaczy widok słodki, ale pomijając słodkość tego widoku. Jeszcze tam wspominał, że Jacek Żakowski go atakuje. No to się skończy. Ale pomijając słodkość tego widoku, to jest to efekt zaistnienia realnej konkurencji. Po prostu musieliśmy stworzyć medium, które będzie nie tylko trafiało do naszych, ale choć trochę, jedną nogą, jednym palcem podrapie po mózgach tamtą stronę i zmusi konkurencję do uwzględnienia faktu tego, że już jest konkurencja. Dlatego nie budowaliśmy medium, które byłoby konkurencyjne wobec telewizji trwałej. We celowo, specjalnie i z założeniem. Budowaliśmy dokładnie inne medium. Medium bliższe temu, czym powinna być telewizja publiczna. Jeżeli już. Ale tak naprawdę najbliższe temu, czym jest Fox News w USA. Jest taka telewizja, która doprowadziła do tego, że przez wiele lat rządzili tam republikanie. Oni oczywiście trzeba powiedzieć skalę, pieniądze. I tam się bardzo bogaci ludzie złożyli, a tu się złożyło paru biednych dziennikarzy. Ale jedno wzięliśmy. To była telewizja republikańska i mamy telewizję Republika. I budowa tych mediów niezależnych, czy poszerzanie tej strefy, w pewnym sensie, mimo tej awantury, która się stała pomiędzy tygodnikami do rzeczy, sieci, to też było pozytywne zjawisko w tym sensie. Dla nas bardzo trudne, bo musimy działać w warunkach konkurencji, której nigdy nie było tak silnych. Znaczy rzeczywiście bogatszej od nas, lepiej promowanej, lepiej wydawanej i tak dalej, i tak dalej. Ale sam fakt, że w ten sposób kształtowaliśmy rynek, że wiele innych tygodników musi udawać, czy szczerze realizować tą misję, którą tworzyła Gazeta Polska, powoduje przełom na rynku prasy, autentyczny przełom. Ja mówiłem, że założyliśmy ostatnią papierową gazetę codzienną, pomyliłem się, bo wyszła Trybuna. Oczywiście
Bardziej to już jest myślę, że to jest jednak taka próba pokazania, że oni jeszcze żyją, tak? Znaczy to jest ten efekt taki, słuchajcie, starzy chłopcy, ale jeszcze coś możemy. I niemniej wyraźnie widać, że wywołaliśmy naszymi działaniami ruch na całym rynku prasy. Ten rynek, który już zupełnie umarł, był skazany na niepowodzenie, zaczął jakieś oznaki życia przejawiać, a na rynku tygodników dokonaliśmy absolutnego przełomu. Korzystania, tego też jest bardzo duża. Naprawdę jest nam w tej chwili trudno działać, szczególnie w momencie ogromnego kryzysu. Co też oznaczało powstanie naszych mediów? No, oznaczało to, że obóz patriotyczny staje się bardziej wielobarwny. Nie tylko pod względem polityków, którzy tam się pojawiają, ale pod względem elektoratu i propozycji kulturowej, społecznej, informacyjnej. Nie rozumiem, dlaczego to zostało tak potraktowane, że to zagraża komukolwiek. I myślę, że bardzo długo pracowano nad tym, żeby sprowokować taki atak, jaki się pojawił w Radiu Maryja. Bo my rynkowo nie zagrażamy w żaden sposób. Nie zabieramy ani czytelnika, ani widza. Nie dostaliśmy tej koncesji, którą ojciec Rzezyk zabiera. Celowo ogłosiliśmy, że o nią nie występujemy, żeby ułatwić drogę. My mamy jedną z takich koncesji, którą ojciec Rzezyk dostał od razu, czyli nas nalewamy satelitarnej i kablowej. Natomiast nigdy nie występowaliśmy koncesji na multiplex i zadeklarowaliśmy, że nie występujemy, żeby popchnąć jeszcze im pomysł w ten sposób. Bo mogliśmy powiedzieć, że rozważamy, tak? Ale postanowiliśmy, że nie, że zostawiamy to dla ojca ryzyka, żeby wesprzeć jeszcze zrozumienie. No ale musieliśmy jakoś zacząć nadawać. To Kasia, uśmiech sobie, jesteś kobieta, matka Polka. Kasia dzisiaj mi się przyznała, ile ma lat, ja nie chciałem uwierzyć. A przywiozła tu prawie dwóch dorosłych chłopców. Tak. I musieliśmy jakoś zacząć nadawać. No więc można było taką samą drogą, żeby zrobić wolne, niekodowane nadawanie, jak zrobił ojciec Rydzyk. To miało to dla nas dwie bardzo istotne wady. Znaczy pomijając to, że prawdopodobnie byśmy też przeszkodzili tym i zrobili realną konkurencję, jeśli chodzi o odbiór Crazy Trump, ale po pierwsze nie dałoby się pobierać z tego pieniędzy. Nie moglibyśmy zarabiać. To znaczy, że mielibyśmy już tylko dwie możliwości utrzymania telewizji. Po pierwsze zdatków, no a idzie bieda i nie wiadomo, na ile te datki, poza tym też byśmy ograniczyli rynek telewizji Trump, który żyje wyłącznie z datków. Po drugie, a drugą możliwością zarabiania byłyby reklamy, których telewizja tam nie ma i rzeczywiście te reklamy możemy zbierać, nie zabierając im rynku. No tylko kto dzisiaj kontroluje reklamy? No, od 20 lat wydaje, uczestniczę w wydawaniu, bo założyłem chyba do tego z Depolską, że nigdy nie było praktycznie reklam. No? Nawet za rządów PiS-u własnym kiepsku. No to teraz liczenie, że utrzymamy telewizję z reklam, byłoby iluzją, to byśmy wyłożyli projekt kilka miesięcy. Więc pozostało jedno, zebrać pieniądze od odbiorców, czyli zrobić to gdzie płatno, ale możliwie najtańsze. No i pozostała tylko jedna droga, sprzedać sygnał do operatorom satelitarnym i kablowym. Czyli trzeba było wprowadzić ten sygnał do systemów kodowanych. Dla państwa często jest to za darmo, bo już państwo mają na przykład ten system dlatego jest to za darmo, tak? Ale de facto jest to płatny system, bo państwo jakieś opłaty wcześniej ponieśli, tylko my wchodzimy do tych systemów płatnych. To bardzo ograniczało w taki sposób ilość pobieranych przez nas pieniędzy, bo zamiast 5 zł, jak mówiliśmy, to spadało do kilku groszy dla nas, czy kilkunastu. Ten uzysk pieniędzy, czyli bardzo niewielkie pieniądze, ale dawał nam jeden wspaniały efekt. Otóż dzisiaj zasięg telewizji Republika, mimo tego, że ona dopiero wystartowała, to jest jakieś 16 milionów ludzi. W zasięgu technicznym telewizji Republika się znajduje. Czyli ponad 1/3 kraju w zasięgu technicznym.
tyle osób, jeżeli zechce, może włączyć telewizję i ją oglądać. Pomijam internet, gdzie oczywiście każdy może, jeżeli wykupi kartę. No, ale w takim zasięgu, czyli tam w tych swoich kablówkach, z około 50 kablówek, które już mają sygnał, około 50 włączy lada chwila, no i jest Polsat cyfrowy. No ale żeby to zrealizować, musieliśmy po prostu zapłacić ogromne pieniądze, bo był jeden warunek, trzeba wykupić miejsce na Polsacie. I rzeczywiście, ja nie mogę ujawniać warunków handlowych, ale za miejsce na Polsacie zapłaciliśmy 2,5-krotność normalnej ceny. Mniej więcej to jest, taka, to jest tego rzędu pieniądze. Więc nie tylko nam nikt niczego nie dał, ale musieliśmy jeszcze bardzo ciężko za to zapłacić. Ale od razu dzięki temu uzyskaliśmy dotarcie do milionów ludzi. A teraz ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, jak to jest warunkiem zwycięstwa, bo już miałem mieć 15 minut, tak, to przekroczyłem ten czas. Ostatnia rzecz, to jest warunkiem zwycięstwa, to jest odbudowa społeczeństwa obywatelskiego. Zostawiam Państwa na deser, a to Państwo są społeczeństwem obywatelskim. W Polsce to społeczeństwo się naprawdę odbudowuje. Kluby Gazety Polskiej w bardzo wielu miejscach stały się przykładem, inspiracją do działalności innych organizacji. Wielu nas próbuje naśladować, nas na jakieś pismo, te własne kluby teraz próbują zakładać. Tak się nawet nazwali. Kluby takiego pisma czy innego. Powstają ruchy społeczne, może to o innym charakterze, ale tak naprawdę też odnoszące się do działalności oddolnej. I bardzo dobrze, że powstają. Dla nas oczywiście jest ważne, jaki program, jakie cele realizują. To nie jest tak, że to jest zupełnie bez znaczenia, tak, czemu służą. Ale dobrze, że to polskie społeczeństwo się zaczyna budować. Polacy w znacznej mierze dzięki Państwu zaczynają się uczyć, czym jest normalne społeczeństwo. Bo tak naprawdę nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Jest zwykłe społeczeństwo i społeczeństwo totalitarne czy posttotalitarne. My wyprowadzamy Polskę z około totalitaryzmu, którą przetrzymano w niektórych formach, szczególnie jeśli chodzi o tą działalność oddolną przez ostatnie 20 lat, właśnie dlatego, że nie chciano, żeby w Polsce działo się coś bez zgody elit rządzących, nie tylko już władzy, tak jak w PRL-u, ale bez elit rządzących. Cała działalność społeczna, to mają być jakieś owsiaki i tak dalej, które były pod naszą kontrolą tych elit politycznych. Rozwijały się nawet dzięki publicznej telewizji i mediom prywatnym, czyli tym namaszczonym do rządzenia w III RP. A państwo się zamknęli pod kontrolą. I państwo pokazali innym, że można, że da radę. Dzięki temu ta Polska też się zmienia, bo ludzie uczą się robić demonstracje, uczą się jak organizować wyjazdy, jak robić konferencje, jak robić spotkania. To wszystko powoli zaczyna odżywać w Polsce. Oczywiście nie tylko dzięki nam, byli też i przed nami inni, i po nas pewnie przyjdą, ale państwo byli w tym kluczowy, decydujący udział. Jeżeli ktoś dzisiaj przyjeżdża do Polski, wie, co to są kluby Gazety Polskiej, nawet cudzoziemiec. I to jest ogromny sukces klubu. To tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. Widzieli Państwo 10 kwietnia. Tak naprawdę tylko dwa podmioty wzięły taki decydujący udział. To były kluby Gazety Polskiej i PiS. Bo inni masowo nie przyjechali. A krakowskie przedmieście było pełne. Było około 100 tysięcy ludzi w szczycie. 80 tysięcy, kiedy przemawiał Jarosław Kaczyński wieczorem. Ogromna rzesza ludzi, której nie udało się od wielu miesięcy temu zgromadzić. Policja jeszcze była. No policja zawsze jest. Zresztą tych mundurowych się nie boimy.